historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. To miejsce naprawdę przyprawia odreszcze, co nie? Nie mogłem się nie zgodzić z oceną Sandu dotyczącą dziwacznego pomieszczenia, w którym się znaleźliśmy. Monitory oświetlały teren tylko do pewnego momentu. Nie mogliśmy jednak dostrzec żadnych ścian, co oznaczało, że miejsce to musiało być większe niż to, co było widoczne, albo odrobinę, albo znacznie. Nie mogliśmy wiedzieć, dopóki nie postanowilibyśmy zapuścić się dalej w ciemność. Żadne z nas nie podjęło jednak tej inicjatywy, pozostawiając to jako tajemnicę. Mimo wszystko nie czuliśmy, żeby ktoś był tam z nami, więc pozwoliliśmy sobie na odrobinę relaksu. Ja zająłem pierwszą zmianę, kładąc się wygodnie w fotelu i skupiając się na monitorze, który w tej chwili uznałem za najbardziej interesujący. Drutogłowy kontra Luz. Komu kibicowałem? Żadnemu z nich. Niemniej jednak, z chorobliwą niecierpliwością czekałem na starcie tych dwóch straszliwych tytanów. Wśród nas, strażników, stworzyliśmy nieoficjalny system poziomów, klasyfikując każdego z obcych pod względem szacowanego zagrożenia, jakie stanowiły, w porównaniu do siebie nawzajem. Poziomy wyglądały następująco: tornado najsłabsze tsunami. Huragan, poziom średni, trzęsienie Ziemi i asteroida, czyli najwyższy, nieuchronna śmierć wypierdalać. Podzieliliśmy je również na podpoziomy: wysokie, niskie, średnie i tak dalej. Tak więc Luz był w okolicach wysokiego tornada, a drutogłowy średniego tsunami. Rażąca różnica między nimi. Ale nie na tyle, by uniemożliwić luz wygraną. Chcesz się założyć? Zapytałem sandu pół żartem. Zachichotał. Wiesz, że moje szczęście jest przeklęte. Ale myślę, że jeśli nie wyjdziemy stąd żywo, to mój dług i tak będzie unieważniony. Luz był raczej defensywnym wojownikiem. Więc nie było zaskoczeniem, gdy drutogłowy zainicjował konflikt. Zakręcił swoim kijem, na którym wciąż trzymały się resztki ciała strażnika, w sposób niemalże szyderczy wobec Luz. W końcu był pyszałkiem. Luz oczywiście prawie nie zareagował. Taki po prostu był. W odpowiedzi na to wystąpił do przodu, a ładunki elektryczne przeleciały przez jego dłonie aż do przedramion. Drutogłowy podążył tym śladem. Wykonując potężny zamach na głowę luza, który jednak udało mu się przechwycić jednym z przedramion. Mimo to druty i tak przebiły jego skórę. Drutogłowy dołożył kolejnym uderzeniem w głowę. Tym razem trafił w cielistą stronę twarzy luza, rozcinając ją w dość makabryczny sposób. Jednak mimo tak poważnych obrażeń, pozostał nieugięty. Tak właśnie było z Luz. Nie był zdolny do odczuwania bólu. Jak już mówiłem, jego dokładne pochodzenie pozostawało tajemnicą. Ale jedyne co wiedzieliśmy o nim na pewno, to fakt, że pochodził z jakiegoś starożytnego klanu zamieszkującego koło podbiegunowe. W rzeczywistości był jedynym ocalałem z incydentu, który zdziesiątkował jego wioskę i był głodny zemsty na nieznanej sile, która to zrobiła. Po przyjęciu uderzenia w głowę, Luz znalazł się w zasięgu ataku. Uformował swoje palce w kształt strzały i wbił je w splot słoneczny drutogłowego, po czym poraził prądem jego wnętrzności. Drutogłowy trząsł się z bólu, gdy w szaleńczym szale wymachiwał swoim kijem, prawie niszcząc żebra luza. Nie było jednak żadnej reakcji z jego strony. Zamiast tego. Wziął drugą rękę i owinął ją wokół szyi drutogłowego. Każdy normalny człowiek poddałby się elektrycznym wstrząsom luza po kilku sekundach. Ale oczywiście drutogłowy nie był normalnym człowiekiem. Mimo krwi lejącej się z rany na klatce piersiowej i skóry na szyi zaczynającej pęcznieć, podniósł luza za tors i trzasnął nim o stalową balustradę. Złamał mu kurwa kręgosłup. Nawet bez żadnego dźwięku z kamer, odgłos pękającego kręgosłupa rozbrzmiewał w moim umyśle. Oczywiście Luz nie był zaskoczony. Drutogłowy postanowił go zabić, rzucając ciało Luz'a na ziemię i rozbijając je tak, że przypominało tylko krwawą miazgę i połamane kości. Ale jakoś wciąż żył. Wśród tej makabrycznej sterty Dostrzegłem mrugnięcie okiem. Gdy drutogłowy wyczerpał się już od nieustannego wymachiwania, Luz wykorzystał swoją szansę. Używając swojej jednej ręki, która nie została roztrzaskana na kawałki, przeczołgał się i złapał drutogłowego za stopę, po czym wspiął się na jego szyję. Tam wbił swoją pięść w czoło drutogłowego, niszcząc przy okazji własną rękę. W końcu warto było się poświęcić. Udało mu się porazić prądem mózg drutogłowego, powodując w końcu upadek Behemota. Więc chyba wygrał, powiedział sandu. Chyba. Miałem zastrzeżenia co do nazwania występu Luza zwycięstwem. Pod koniec wszystkiego jego kończyny i kręgosłup zostały roztrzaskane. A ani centymetr jego ciała nie gościł serii głębokich cięć. Dobra strona jego twarzy również została wyszczerbana aż do czaszki, pozostawiając nienaruszone jedynie oko i połowę nosa. A jednak, nie pokazywał po sobie ani odrobiny rozpaczy czy obawy. Spokojnie odczołgując się od miejsca zdarzenia, za pomocą jednej zmaltretowanej ręki. Wciąż mogłem też dostrzec płynący przez nią prąd sygnał informujący, że był gotów podjąć kolejną walkę. Nieźle. Zwycięstwo po wielkim powrocie powiedział Sandu. Nie widzę jednak, aby zaszedł daleko nie jako poziom tornada tak, ale wymyśliliśmy to wszystko nie jakby to cokolwiek znaczyło odpowiedziałem. Prawdę mówiąc, pod koniec prawie kibicowałem Luz. Coś w jego odporności ze mną rezonowało. Jakkolwiek dziwacznie może to zabrzmieć. Przeskanowałem resztę monitorów. Podczas gdy Drutogłowy i Luz walczyli ze sobą, nieumarły nazista spalił Diakska na popiół. Na innym monitorze Morgi bawił się trupem obcego, którego rozpoznałem jako Cień Śmierci. Sam wybrał sobie imię. Trzech mniej. Mruknąłem do siebie. O kurwa, będzie grubo oznajmił Sandu. Podążyłem za jego wzrokiem do monitora, znajdującego się w pobliżu dolnej części pomieszczenia. Miał rację to będzie dobre. Stojący po przeciwnych stronach kuchni byli Tręcz 190 cm. 150 kg wagi oraz senchu, 177 cm, 67 kg. Trencz był milczącą istotą, ubraną w całości w strój, wyglądający na starożytny sprzęt do nurkowania głębinowego. Z wyjątkiem głowy, która pozostawała bez hełmu. Jednak niezależnie od tego, nie dało się uchwycić jego twarzy. Wynikało to z faktu, że jego rysy były całkowicie zniekształcone, do tego stopnia, że jeśli próbowałeś skupić się na szczegółach, jedyne co dostałeś, to paskudna migrena. Nadomiar złego był na żywo niewidzialny. Pozwólcie, że wyjaśnię. Gdyby stał tuż przed tobą, nie byłbyś w stanie go zobaczyć. Jedynym sposobem na dostrzeżenie go, były drugorzędne środki kamery, lustra i tym podobne co czyniło go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Jeśli chodzi o sposób, w jaki zabijał ludzi to albo poprzez użycie swojej monstrualnej siły, albo poprzez swoją aurę śmierci jak my strażnicy ją nazwaliśmy. Podobnie jak w strefie Diacka gdy tylko znalazłeś się w jego bliskim sąsiedztwie czułeś astronomiczne ciśnienie. I zostawałeś zmiażdżony na miejscu. Porównywalne z tym, co czułbyś stojąc na dnie oceanu. Ale to tylko wtedy, gdy tręcz tego zachce. Czasem wyłączy swoją aurę i po prostu wybije komuś głowę. Z tego powodu znalazł się w poziomie średniego huraganu. Co do senchu, cóż. Był on w zasadzie psychopatycznym, opętanym przez demony mistrzem sztuk walki o nadnaturalnym poziomie szybkości, siły i zwinności. Najwyraźniej trenował w stylu widma lub technice przekraczającej ludzkie pojęcie cokolwiek do cholery miało to oznaczać. Kiedy staje się poważny, jego oczy wykręcają się w tył głowy, a czarne żyły zaczynają wychodzić spod skóry. W tym momencie będzie poruszał się tak szybko, że jego ruchy staną się niemożliwe do nadążenia wizualnie, a jeden jego cios wystarczy, by całkowicie wyparować ludzką głowę. Ale szczerze mówiąc, jest to jeden z najmniej złośliwych obcych z całej grupy. Jeśli jesteś słaby, jak my, strażnicy, nie zaszczycicie nawet spojrzeniem, pod warunkiem, że nie będziesz wchodził mu w drogę. Jedyną rzeczą, którą naprawdę szuka, są silni przeciwnicy do walki, ale kiedy nie może go znaleźć, zaczyna się denerwować i wtedy pojawiają się problemy. Oceniamy go na poziom niskiego huraganu. Czy Senhu w ogóle widzi tręcza? Zapytał Sandu. Chyba tak, odpowiedziałem. Pytanie było warte zadania. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby aura czy niewidzialność tręcza po prostu w ogóle na niego nie działały. Na to się zanosiło, gdyż Senchu postanowił uderzyć pierwszy, pędził do przodu z niewiarygodną prędkością, kierując na tręcza chyba setki uderzeń po kolei. Żadne z nich jednak nie poruszyło obskurnego nurka. Widziałem, jak usta Senchu wykrzywiają się w psychopatycznym grymasie na ten fakt. Z pewnością znalazł to, czego szukał. Podłoga pod nim popękała, podczas gdy jego oczy zrobiły się białe, a groteskowe żyły zaczęły się bardziej wybrzuszać. Jeśli wcześniej nie mogliśmy zobaczyć jego uderzeń, to teraz było to już niemożliwe. Rzucił się do przodu, rozpętując burzę piorunujących ciosów, łokci i kopnięć wymierzonych w tręcza. Trwało to około 5 sekund zanim został zatrzymany w miejscu. Tręcz chwycił go za gardło, wciąż nie wyglądając jakoś specjalnie źle. Mogłem zobaczyć, jak Senhu mówi coś w stylu: Co jest kurwa?, zanim został wrzucony do metalowej lodówki. Z pewnością wyglądało na to, że Tręcz był dla niego zbyt pancerny, by mógł sobie z nim poradzić. Mimo to Senchu wstał i nastawił sobie bark podczas gdy z jego ust wyciekała krew. A potem, wydaje się, wypuścił z siebie wrzask. Szalony skurwiel, pomyślałem sobie. Co do cholery musiało się stać, by ktoś się taki stał? W tym momencie najwyraźniej całkowicie zrezygnował z techniki. Zamiast tego chwycił garść noży kuchennych i zaczął nimi rzucać w tręcza. Żaden z nich nie przebił kombinezonu. Ale jeden z nich zdołał wbić się w jego zniekształconą głowę, co ewidentnie spowodowało pewne obrażenia. Trencz wzdrygnął się, po czym wyciągnął nóż i rzucił nim w Senchu, który z kolei bez trudu go złapał. W tym momencie zaczął wyć w czymś, co zakładałem było jakimś popierdolonym sadomachistycznym podnieceniem. Znalazł słaby punkt. Senchu rzucił się z powrotem na tręcza, z nożem w ręku, zanim rozciął jego twarz. Stróżki paskudnej ciemno-niebieskiej krwi zabarwiły podłogę w kuchni, wraz z twarzą Senchu. Wkrótce nóż pękł, a tręcz rzucił się z desperackim ciosem na skroń Senchu. Ten zdołał go zablokować przed ramieniem, choć widziałem, jak jego kości pękają od uderzenia. Odskoczył do tyłu, gdy ręka zawisła mu wiotko u boku, unikając kolejnego sierpowego. Przez cały czas na jego twarzy utrzymywał się uśmiech. Jego żyły rosły tak mocno, że trudno było mi uwierzyć, iż nie zamierzają całkowicie pęknąć. Jedną ręką Senchu podniósł metalowy stół i zamachnął się nim w bok głowy tręcza, prawie ją przy tym ścinając. Nie tracąc czasu, chwycił dużą patelnię i rzucił się na obezwładnionego przeciwnika, przewracając ich obydwu. Następnie zajął pozycję na górze tręcza. Wściekle uderzając patelnią w jego twarz, sztuki walki. Ech. Dało się usłyszeć mruknięcie sandu. Po naprawdę chyba 250 uderzeniach patelnia pękła. Na ziemi. Głowa tręcza została roztrzaskana nie mniej niż 50 uderzeń wcześniej. Senchu odrzucił złom na bok i spojrzał w sufit. Prawdopodobnie wydzierając się w niebogłosy z czystej, bojowej radości. Cóż, wygląda na to, że nasz system poziomów gówno znaczy. Chichotałem. Pomimo chorej sceny rozgrywającej się przed nami, Sandu podzielił mój śmiech. Byliśmy w punkcie, w którym absolutny absurd i niebezpieczeństwo sytuacji zaczynały znikać z naszych umysłów. Do diabła, chyba bawiliśmy się dobrze, jakkolwiek popieprzone by to nie było. Wciąż obserwowaliśmy jak Senhu wstaje i potyka się. Ewidentnie zdezorientowany zarówno z powodu odniesionych obrażeń, jak i kolejnych napadów szału wywołanego duchem walki. Zrobił jakieś cztery kroki, zanim jego głowa eksplodowała. Co sprawiło, że nasza dwójka zaczęła oglądać to zjawisko w pętli. W kadrze pojawiła się kolejna postać, którą rozpoznaliśmy jako Szatan Bota. 211 cm, 243 kg wagi. Poczułem, jak dreszcz przebiega mi przez kręgosłup, gdy go zobaczyłem. Co nieco przywróciło mnie do rzeczywistości. Pomimo komicznego imienia, Szatan Bot musiał być jednym z najbardziej przerażających obcych. Po prostu. Nie mogłem zrozumieć, czym on miał niby kurwa być. Jego ciało wydawało się być robotyczne, ale poruszało się w sposób zbyt płynny dla nawet najbardziej wyrafinowanego androida, jak prawdziwa metaliczna tkanka. Szczerze mówiąc, szaleńczo się na to patrzyło. Na dodatek dosłownie przypominał samego pieprzonego diabła czerwono-czarna łuskowata metaliczna powłoka, gęba pełna odsłoniętych przypominających brzytwy zębów, prostokątne skośne karmazynowe oczy, para dużych mechanicznych skrzydeł i długi ogon zakończony czymś, co przypominało trójzębną włócznie. Z jakiegoś powodu miał też wyrzutnie rakiet na prawym ramieniu i działo maszynowe podłączone do lewej ręki. Nie, to nie były mechaniczne modyfikacje. Były one dosłownie połączone z jego ciałem. Jednogłośnie uznano go za jednego z najniebezpieczniejszych obcych rezydujących w dziurze. Oceniono go na wysokie trzęsienie ziemi. Nawet gdyby senchu był w pełni sił, nie miałby szans. O jebane... skomentował Sandu, miałem nadzieję, że nie uciekł. Cóż, nie martwmy się o niego na razie. Powiedziałem, zwracając swoją uwagę na inny monitor. To, na czym wylądowały moje oczy, było całkowitą masakrą. Na szczycie stosu ciał strażników, które musiały przekroczyć dwa metry, siedział Hugo Wright, znany jako brutalny biskup. 189 cm, 91 kilo. Jak wskazywało jego imię, był ubrany w tradycyjny strój wikariusza. Jedyną różnicą był fakt, że krzyż, który nosił na szyi, był skonstruowany z ostrzy. Sam mężczyzna miał długie pocieniowane czarne włosy i około czternastu worków pod oboma martwymi niebieskimi oczami. Nie było dla nas jasne, jakie są jego prawdziwe motywacje. To nie jest tak, że on naprawdę przestrzegał zasad jakiejkolwiek religii na Ziemi, pomimo swojego stroju. Po prostu wygłaszał długie przemowy o grzechu natalizmu i bezsensie istnienia, i jak, aby osiągnąć stan świętości, musimy najpierw osiągnąć stan czystości. Zasadniczo chciał zabić każdą czującą istotę na Ziemi, a potem siebie. Nie był też tylko gadułą, był z pewnością silny. Oceniliśmy go na poziom niskiego huraganu. Po modlitwie do swojego jakkolwiek pojebanego bóstwa, które czcił na szczycie swojego stosu trupów, zsunął się na dół i zaczął przeczesywać korytarze w poszukiwaniu kolejnych ofiar, które wypełnią jego święty cel. To, na kogo natrafił w następnej kolejności, nie mogło być bardziej idealne. K.L. Silva Pseudonim wampir-gliniarz 175 cm, 80 kg wagi. Kael był dość ciekawy, jako że był jednym z najbardziej współpracujących obcych w zasadzie był jedynym więźniem, który dobrowolnie się poddał. Jego historia również była interesująca i była jedną z niewielu, o których wiedzieliśmy. Był kiedyś pracowitym, bezlitosnym brazylijskim policjantem, który patrolował najbardziej niebezpieczne części Rio, do tego stopnia, że zyskał wśród przestępczego podziemia miano żniwiarza. Ale wciąż był tylko człowiekiem. Podczas jednej z fatalnych misji jego cały oddział został zmasakrowany podczas ataku z Zasadzki przez około tuzin różnych gangów. Które zjednoczyły się w jednym celu, aby go zabić. Jako jedyny ocalał, ale został schwytany. Po tym, jak był brutalnie torturowany w magazynie przez około pięć godzin, nagle zgasły światła. W tym okresie ciemności, jedynymi dźwiękami docierającymi do jego uszu były odgłosy rzezi. Każdy z członków gangu. Był zatłuczony przez jakąś nieznaną siłę. Pod koniec krwawej łaźni mógł usłyszeć kroki powoli zbliżające się do niego, zanim głęboki, zgrzytliwy głos wyszeptał mu coś do ucha. Jest w tobie potencjał. Pozwól, że obdarzę cię szansą. Poczuł ostry ból uderzający w szyję. Zanim ukryta istota przemówiła do niego ponownie: Wypełnij swój obowiązek! I wtedy zemdlał. Kiedy się obudził, znalazł się w swoim łóżku ze wszystkimi ranami po torturach, które prawie się zagoiły wszystkie rany poza jedną ślad po ugryzieniu na szyi. Jego wygląd również uległ drastycznej zmianie: blada skóra, ciemne oczy i kły. Słyszał o tych historiach, ale trudno mu było pojąć, że sam stał się jedną z nich. Choć nie radził już sobie z wystawianiem się na działanie promieni słonecznych, znalazł się w posiadaniu nadludzkiej siły i regeneracji którą wykorzystywał do brutalizacji przestępców w nocy jako mściciel. Nie trzeba było jednak długo czekać, by posunął się za daleko. Pewnej nocy wpadł w szał, włamując się do domu podejrzanego o gwałt i zabijając wszystkich w środku. Wszystkich, łącznie z niewinną matką i córką gwałciciela. Jego determinacja w dążeniu do sprawiedliwości nigdy nie osłabła, pozostając silną bez względu na to, co przeszedł. Z tego powodu nie mógł żyć z poczuciem winy i poszedł na posterunek policji, na którym kiedyś pracował, oddając się w ręce swoich byłych kolegów, którzy wszyscy myśleli, że nie żyje. Oczywiście wieści szybko się rozeszły. Wtedy do akcji wkroczyło CIA i przekazało go do dziury. Nie stawiał oporu, wręcz przeciwnie. Uznał, że dziura to miejsce, do którego w 100% należy. Można powiedzieć, że był to dość dziwaczny przypadek, ale i tak zaliczyliśmy go do poziomu niskiego huraganu, tak samo jak Hugo. Na monitorze widziałem, że usta Kaela się poruszają. Chcąc usłyszeć, co ma do powiedzenia, zacząłem się rozglądać, czy nie da się uzyskać jakiegoś dźwięku. Nie zajęło mi zbyt wiele czasu znalezienie panelu sterowania głośnością, który znajdował się tuż pod centralnym biurkiem. Na szczęście, ktokolwiek urządził to dziwne miejsce, pozwolił sobie na oznaczenie każdego przełącznika przy odpowiednim monitorze. Podkręciłem głośność w samym środku przemówienia, Kaela. Niebezpieczne szumowiny. Będę musiał pozbyć się was wszystkich, zanim będzie za późno. Twarz Hugo pozostała bez wyrazu. Szumowiny. Trafne określenie tych rezydujących w tym miejscu. Ale rozumiem, że jesteś również człowiekiem obarczonym niewybaczalnym grzechem. Nie potraktuję cię inaczej. Odpowiedział. KL zachichotał. Nawet na to nie liczyłem. Przyjął prowokacyjną postawę bojową. Dawaj, Anglik, załatwmy to. Hugo położył rękę na swoim krzyżu ostrzu, zanim wymruczał do siebie kolejną modlitwę. Spojrzał w górę na Kaela. Jego oczy były teraz głęboko karmazynowe. Okrucieństwa, których się dopuszczam, są jedynie w dążeniu do ostatecznej świętości. Mam nadzieję, że potrafisz to zrozumieć. Kael mruknął. Tak, rozumiem to. Szaleńcy są szaleni. Gdy skończył zdanie, rzucił się do przodu w szybkim zrywie, zatapiając kły w szyi Hugo. Z kolei Hugo chwycił Kaela za głowę i przekręcił ją, skręcając mu kark w najbardziej makabryczny sposób, jaki był możliwy. Zanim wpakował pięść w jego klatkę piersiową, po raz pierwszy Hugo pokazał grymas. Co jest nie tak z twoim sercem? zapytał, zanim cofnął rękę, odsłaniając poważne ślady oparzeń. Kael przekręcił głowę z powrotem na miejsce, zanim strzelił w Hugo krwawym grymasem. Zaskoczyłeś mnie, kolego. Wymieniali się ciosami przez kilka kolejnych minut. Spychając siebie nawzajem w otchłań. Podczas gdy KL był z pewnością bardziej wykwalifikowany i miał więcej narzędzi do dyspozycji, Hugo posiadał więcej realnej siły. W końcu doszło do chwilowego zawieszenia broni. KL odniósł ponad 20 śmiertelnych obrażeń, posuwając swoje zdolności regeneracyjne do granic możliwości. Hugo krwawił na wszystkie strony. Miał około sześć pękniętych kości, wydłubane oko i oderwane ucho. Jesteś dość krewsko irytujący, wiesz? Zgrzytnął KL. Hugo skrzywił się, wykasłując usta pełne krwi. Wzajemnie. W międzyczasie ich konfrontacja przyciągnęła publikę. Z przecinającego się korytarza Nadszedł piekielny gladiator 200 cm wzrostu, 129 kg. Wagi. Był to wysoki huragan. Wyobraź sobie ekstremalnie napakowanego zombie, który wiecznie płonął w starożytnym stroju gladiatora. To był właśnie on. W jednej ręce trzymał gigantyczny płonący miecz, w drugiej trzymał dwie smycze. Obie trzymające za szyję poszczególnych obcych, czołgających się u jego stóp jak psy prosto z piekła. Jednym z nich był dziwak. 208 cm (115 kg). Gipki, humanoidalny potwór z dziwnymi migoczącymi oczami i grymasem, który oplatał całą jego głowę. Drugim była ludzka stonoga. 193 cm wysokości stojącej. 169 kg. Stonogopodobna kreatura, która miała niejasno ludzką twarz pokrytą sześcioma oczami, z żelaznym kagańcem przesłaniającym okolice ust. Pełzał na dziesięciu kolosalnych, żylastych ramionach. Obydwa miały poziom średniego tornada. Nie były niesamowicie potężne. Były to jedynie proste, agresywne bestie. Które nie posiadały nic poza pierwotną rządzą krwi i siłą porównywalną do trzech dzikich niedźwiedzi razem wziętych. Z tego powodu łatwo zostały przerobione na jednorazową broń przez znacznie silniejszego i inteligentniejszego gladiatora. Ja pierdolę, powiedział Kal, widząc trio. Co za kurwa obrzydlistwo. Krywawe paskudztwa! dodał Hugo. Nic innego, jak istoty, które plamią tę ziemię. Obaj spojrzeli się na siebie i przytaknęli. Wyraźne poczucie wzajemnego zrozumienia między nimi. Przypuszczam, że połączenie się kilku obcych w zespół było nieuniknione. O chłopie, robi się gorąco powiedziałem, odwracając się w stronę Sandu. Z początku nie odpowiedział. Zamiast tego wyglądał, jakby próbował skupić się na czymś, co nie było ekranem. O co do cholery chodzi? Zapytałem go Myślę, że może tu być ktoś jeszcze nie odwracaj się, po prostu obserwuj dalej udawaj, że tego nie słyszałeś odpowiedział ledwo wykraczając poza szept To wcale nie tak, że nie musiałem udawać słyszeć co. Pomyślałem sobie. Mimo to, Sandu naprawdę spoważniał. Zwróciłem swoją uwagę z powrotem na monitory, jednocześnie zmuszając swoje uszy do zachowania czujności. Jakieś 10 sekund później usłyszałem to. Na pewno było ciche. Nie dziwiło mnie, że do tego momentu nie zwróciłem na to uwagi. Gdzieś w ciemności za nami, ktoś zdecydowanie próbował stłumić chichot.